Dziś odwiedzimy fascynujący świat dwóch najbardziej popularnych hydraulików na świecie. Zapraszam na przygody w świecie braci Mario. Na początku odcinka dwóch oszołomów o skrzeczących głosach postanawia okraść pewien grobowiec. Stójcie! Mój syn! Hej, Hip! Czy ta mumia kogoś ci nie przypomina? No ale jak to? Przecież Ron Jeremy żyje. Następnie przenosimy się do domu Mario i Luigi'ego. Jest tam również księżniczka, która najwyraźniej zamieniła się z papajem na przedramionach. Cała brygada rozpoczyna polowanie na mumię. Po pustyni biega jakaś szalona mumia! O nie! Rany! Ta mumia jest naprawdę wyskokowa! Zaraz będziemy mogli coś ugotować, bo mamy już i grzyba, i suchara. Jest naprawdę wyskokowa! Ale jak to jest trujący muchomor, to przydałoby się jakieś niechciane dziecko. Przecież kto to zje? Chodź, księciuniu grzybokamenie! Przytul się do mumoni! Lepiej stąd zwiewam! Oto mój uciekinierski skok! Jak masz potrzebę opowiadania o tym, co w danej chwili robisz, to sobie załóż daily vloga. Wielki skok! Kiepskie lądowanie. No i mi zaspoilerował Smoleńsk. Księżniczko, pomocy! Poddajcie się, już po was! Coś o głosie Mateusza Magii na pewno wzbudzi u przeciwnika paraliżujący strach. Nawet moi najmłodsi kupalingowie przechytrzą was, niezdary. Kupa. Największy przeciwnik Mario i Luigi'ego. To wojownik tak potężny, że powstawał o nim pieśni. Kupa, kupa, kupa śmierdzi. Następnie mumia porywa Mario, bo wydaje jej się, że to jest jej syn Ron Jeremy albo jego brat bliźniak Krzysztof Krawczyk. Zaniosę cię do naszego grobu, syneczku. Nie widzisz? Książę wygląda jak Mario. Tak, już rozumiem. Dlatego szalona mumia go porwała. Tylko w jeden sposób można odzyskać Maria. Włamujemy się do zamku, kupa. Ale z niej księżniczka. Tylko w jeden sposób można odzyskać Maria. Włamujemy się do zamku i... Kupa. Kupa? Dobrze, że ludzie nie mają takich niekontrolowanych komunikatów. Witam na rozmowie o pracę. Może na początek niech nam pan powie, jakie są pana mocne strony. Jestem pracowity, otwarty, komunikatywny, szybko się uczę. Kupa. Słucham? Kupa, będę srał. Wspomniałem o tym, że jestem bezpośrednia księżniczka. Mój piękny balon! Zniszczony! Dobrze, że strażnicy kupy nas nie namierzyli. Strażnicy kupy. W luźnym tłumaczeniu. Two girls, one cup. Zablokowaliśmy ich w wieży, wasza złośliwość. Dobrze. Zdekupatuję ich osobiście. Dekupatacja to taki bardziej przerażający brat dekapitacji. Złapaliśmy was w pułapkę, księżniczko Peach! Nie wiem, czy to pojawiło się w grze, ale nie pamiętałem, żeby księżniczka nazywała się Peach. Kupa kontra Peach. To jest najlepsza bajka, jaką ostatnio widziałem. Luigi'emu i Peachy udaje się wreszcie uciec przed kupą. I to jest jedno z najdziwniejszych zdań, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem. Już po chwili Mario również ucieka z zamku, a bracia są wezwani przez sułtana, aby przepchać rury. Tatusiu! Zrób coś! Niedługo zarażą nas ci okropni hydraulicy! Bardzo wyraźnie słyszę twoje jęczenie, moja nieznośna córeczko! Powiedział Józef Fritzl, zakładając spodnie. Mam pomysł planu tak pokrętny, że tatko sam chciałby na niego wpaść. Hej, nie chcę być niegrzeczny, ale czy przed chwilą nie widziałem tam ogona? To nie ogon, Ron Jeremy jest znany z... A, ogon u niej. Znaczy zakochałem się w Cutie Pie Kupie? Ten moment, kiedy widzisz swoją dziewczynę bez make-upu i mówisz na głos, że się zakochałeś w kupie. Gratuluję, moi nikczemni potomkowie! Rzadko widziałem lepiej wyrządzone zło! Bo rzadko uciszasz płaczące niemowlaki kluczem francuskim. Sułtanie! Będę chełpił się władzą, a krążownik wyścier ropę swojego szybu! Szybko, Luigi! Musimy pokrzyżować plany kupy! Stoperanem! Rozkochaj w sobie Cutie Pie, a ja się zajmę rurami na górze! O, a cóż to? Przyjaciele mówią na mnie Kasanowa Kupa! No to masz zajebistych ziomków! No, całować to ty potrafisz! Cutie Pie, co powiesz na odrobinę prywatności? Pomijając wszystko, jak na bajkę dla dzieci, to jest tutaj dość sporo podtekstów erotycznych i nie wiem, czy pokazałbym ją swojemu dziecku. No chyba, że zamiast gry wstępnej! To była najgorsza rzecz, jaką w życiu powiedziałem. I to będzie najgorsza rzecz, jaką w życiu zrobię.
Luigi? Luigi? Pocałował mnie hydraulik! No to jest chyba jednak trochę zbyt ostra reakcja. Hydraulicy mogą być atrakcyjni. Tiger jest hydraulikiem. Pocałował mnie hydraulik! Mario i Luigi ponownie przepędzają klan Koopy i ratują zamek sułtana. To jednak nie koniec problemów. Księżniczko, wielki problem! Król Koopa chce wypuścić stado paragumbasów, żeby zjadły twoje królestwo! Tylko nie paragimbusy! Te wielkie polne paragumbasy zniszczą ich zbiory! Skoro tak bardzo chcesz rządzić moim ludem, zrób to jak należy! Zły tatko król! Zbliżają się wybory. Niech grzyby zdecydują, kogo chcą, a przegrany wyjedzie z kraju. W świecie Mario będą wybory? Z jednej strony dobra księżniczka, w dodatku niezła Peach. Z drugiej strony zły potwór o imieniu Koopa. Dobrze, że te wybory nie są u nas, bo mogłoby być różnie. Pobiję księżniczkę Peach z jedną łapą schowaną za plecami. Może nie zauważyłeś, ale nie jestem tak lubiany jak księżniczka. Może spróbowałbyś być miły? Ja? Miły? W życiu nigdy nie byłem miły. No to pozostaje wprowadzić 500+. Tu nie ma nad czym debatować, moi przepiękni grzybowi ludzie. O, bierzcie pieniądze. I jak mówi stary dobry król Koopa, miłego dnia! Za pomocą eliksiru Miły Gość udaje się jednak zmienić charakter Koopy. Aha, producent eliksiru Miły Gość proszony jest o pilny kontakt. Wstrętny Koopa używa eliksiru Miły Gość. Zabierzemy mu go. Zamek Koopa chronią tryliony strażników. Tak, ale nas jest dwóch. Logiczne myślenie level expert. Zamek Koopa chronią tryliony strażników. Tak, ale nas jest dwóch. No właśnie, a ich są tryliony. No a nas jest dwóch. Mario, kurwa, czy ty skończyłeś pierwszą klasę podstawówki? Miał czołg, ale wolał zabić ósemką. Słyszałam, że aby wygrać w tych wyborach, używałeś eliksiru Miły Gość! To kłamstwo! Jestem miły i bez eliksiru! A każdego, kto mi zaprzeczy, rozgniotę na miazgę! Ale ten prezes Koopa nerwowy. Król Koopa. Ostatecznie wszystko dobrze się kończy, a wybory wygrywa księżniczka Peach. To już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie Mario. Dzięki temu odcinkowi wiemy wszystko o Koopie. No, ogłoszenie parafialne! Fascynująca, niepowtarzalna, wyjątkowa. Przez pewien czas książka nie była dostępna, ale zainteresowanie nie słabnie, dlatego domówiłem więcej egzemplarzy, więc jeżeli ktoś sobie życzy książkę z dedykacją oraz autografem, niech pisze na niekrytykrytykmapa@gmail.com. I na koniec pytanie dla was. Gdybyście mogli wziąć udział w tych wyborach, na kogo byście głosowali? Na Koopę czy na Peach? I dlaczego? To na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buja!